Dobra. Uuu, shit! Kur, trafi we mnie. Teraz patrzcie, sztuczka. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Laczyk, witam serdecznie w następnym odcinku z gry oczywiście zwany Outlast. Tutaj, bo nawet że choroba mnie trochę już tutaj łapie, taką to mogę nazwać. I w momencie, kiedy wstanę, mam tutaj na sobie kocyk, nie wiem czy go będzie widać, bo też już nie patrzę w kamerę. Więc jeżeli było widać, to w porządku, jeżeli nie, to trochę szkoda. A tutaj, prawda, żeby było mi oczywiście cieplutko. Ja mam też takiego oczywiście, ludzie, mindfucka. Bo... To be honest. Nie wiem, w jaki sposób się tam w ogóle dostałem. Bo w tamtym miejscu, gdzie był napis Nails, czyli paznokcie, zakończyłem odcinek. Ogólnie natrafiłem na taką ciekawą rzecz. Że tu jest klucz. Trzech bezpieczników? Aha. Aż tylu? Dobra, to pamiętamy oczywiście, gdzie był pierwszy... No. I tu... Oczywiście jest to pomieszczenie, gdzie jest pierwszy bezpiecznik, którego oczywiście podnosimy. I sam... Ty! Jaki cel może być, aby robić tutaj takie dziwne rzeczy? Szczerze? Nie mam zielonego pojęcia. Ej, naprawdę, nie mam zielonego pojęcia. Dobra, więc przyciągnijmy sobie tą szafę z powrotem. Czekajcie, ty. Przecież ja w tego taki sposób nie przepał, no. 200, znaczy 0 IQ, tak można powiedzieć. No. No man. Ludziska, powiem wam o takiej jednej rzeczy, że jest trochę inaczej. Wtedy do nas jakiś typek przybiegł. A teraz problem jest taki, że nie ma żadnego typa. Paść. Że nie ma właśnie żadnego typa. I to można powiedzieć, że to jest... O kurde. To chyba zły moment. Dobra, pędzimy więc szybko w tym kierunku. Dobra. Okej, więc oznacza to, że musimy tam wejść. Musimy tam wejść, chyba zło w ogóle miejsce wybrałem. Więc trzeba analizować w ogóle... W ogóle mucha mi po ekranie chodzi. Nie wiem, o co chodzi z tymi muchami, one mnie denerwują, że... Get the fuck out, man. Jak to było? Fly, bo też dobra mucha. Ty! On się skapczy, ktoś tu jest. Już nic nie słyszę. Dobra. Pista. Okej, tu by... O Jezu! Dobra, zamknijmy te drzwi. Okej. Pray for revelation. Ja pier... No. Ui! Ja pierdzi. Ty co za w ogóle drzwi? What the fuck, where I am?
Wątpię, aby tu przybiegł. Wątpię. Mi się zdaje, że ten korytarz to jest takie miejsce bezpieczne, tak to mogę nazwać. Gdzie ja w ogóle jestem? Już wiem, gdzie ja jestem. Ty, gdzie ja jestem? Tu pan... Dobra, nie ma co owijać bawełnę. Okej. Ja pierdziel. Ej, ludzie. Kurde, gubimy go, no. Dobra, robimy to w taki sposób hardcore trochę. Gubimy go, tak to mogę nazwać. Okej. Where are you? Co? Cipy? Okej. Co ja zrobiłem? Dobra, gdzie ja jestem? Okej, tu przeskakujemy. Dobra, 500 IQ. Tak, tu jeszcze był ten sparaliżowany gościu, jak pamiętam. Dobra, i tu na prawo. Pójdź, bateria! Dwie baterie! Jesteśmy w domu. No nie. Kurwa, co ja zrobiłem? Ja pier... Dobra, tu się zamknijmy. Co ja zrobiłem do licha? Tu niby to F. Okej, man. Ten gościu mi przypomina tego typa, który... Chciał mi ogólnie pomóc. Sprawienie! Dobra, znakomicie. Tak bym miał teraz 3 sztuki. A tak to jednak trochę w dupie jestem. I chyba posiadam. Bezpiecznik do zsypu na bieliznę. Dobra, mam kolejny bezpiecznik do zsypu na bieliznę. I tutaj invade the world trader, czyli tak jakby... Invade to było... Co to było invade? Kurde, ja nie wiem, co ze mną jest nie tak, ale... Ja nie wiem. Ja mam takie odczucie w języku, nie wiem, jak z językiem angielskim, że słowo invade. Invade to jest bodajże zaprosić, jak dobrze pamiętam. Ale nie wiem, co się ze mną dzieje, ale... Miałem styczność ze słowami 1000 razy, naprawdę. Miałem styczność 1000 razy i nagle... Aaaa, dlaczego? Nie będziesz się pamiętał. Coś tam jest, czy nie? What is this? O, ja pierdolę, nie będę nawet ze mnie. Chyba biegnie. Dobra. Oh shit! Kur, trafi we mnie. Teraz patrzcie, sztuczka. Dobra, trzeba szybko tu do szybu. Oby ten nam... Gdzie to było? Chyba tu w lewo. Tu! Dawaj! Co?! Boże! Gdzie ja jestem? Zapisywanie. Podąża tak głównymi piętami, to znaczy to jest Martina. Ale klucz zleciał na dół. Czy mam jakieś nowinki ogólnie w świecie? Kurde. Dokumenty? Nic. Notatki? Też nic. Dobra, jest na spokojnie.
Więc wychodzi na to, że musimy zejść na dół. What? Ja w ogóle zapomniałem o tej dziurze. Dobra. Bo tu właśnie było zejście na dół. Czy ja tu już byłem? Ja pierdziwa. Dobra, mamy tekst, znakomicie. Project Paperclip, dokument agencji połączony. Get the fuck out! Numer. Dobra, nieważne. Ujawnienie nazistowskich zbrodni wojennych. A. Po pierwsze, Paperclip zapewnia środki przejścia, usługi granicznych specjalistów do określonych zadań w służbach technicznych, departamentów armii i. Znaczy, marynarki i sił powietrznych. Co to w ogóle jest? Pierwszy się zakłada spowodowanie statku wroga, a ewentualnie bezpośrednie korzyści nie są celem samym w sobie. Zamierzeniem tego programu jest zapewnienie zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych określonym wybitnym niemieckim oraz austriackim specjalistom, dzięki czemu nie będą świadczyć oni swoich. Tak szczerze powiedziawszy, mało inter. O, bateria! Jest. Co tu się w ogóle dzieje? Podejdźmy do Edmunda. Może Edmund nam coś powie. Ja pierdolę, kurwa! Nie! Dobra, więc... No nie będę wijał ludziska oczywiście w bawełnę, no... Umadłem! No takie są realia niestety. Więc... Schodzenie na... To piętro prawdziwie mówiąc, więc nie ma w ogóle... Prawdziwie mówiąc... Pod żadnym względem sensu. Oprócz tego, że tutaj jest bateria. To jest chyba najważniejsza rzecz w tym pomieszczeniu. Dobra. Dobra, i więc ogólnie, bo tak mi się wydaje, że będziemy musieli coś tutaj chyba na tym piętrze, że... Słyszeliśmy to? To będzie tutaj. What the fuck? Gdzie to może być? Znowu jesteśmy w saczu. Czy ja... Bateria! Kurde, ej ludzie. Mam mały dylemat, co? Czy mnie? Landry Room to była ta... pralnia. Laczek zapomniał. Mamy! Co? Empatypowany. Okej, tu mam jakieś fajne pomieszczenie, więc sobie do niego wejdźmy. Okej, co tutaj masz ciekawego dla mnie? W ogóle jest takie pomieszczenie. Właśnie, po cholerę takie pomieszczenie jest. Gorsze jest to, że tu jest w ogóle safe. W takim pomieszczeniu. Dobra, więc nie ma co, spierdzielamy stąd. Oh shit! Ja pierdol! O kurwa, kurwa! Uuu! On mnie zaczął gonić! Dobra, nice, nice, nice. Dobra, wejdźmy na to piętro wyżej. Open this fucking door. Close it. Dobra, nice, nice. O nie, kolejny. Jest. Znowu, follow the blood.
Ludzie! Jesteśmy zbawieni! I właśnie w tym momencie pobijamy rekord 6 baterii. Gdyby nie moja głupia decyzja w tamtym miejscu, bo znaczy bardziej misclick, to bym miał aż 7 baterii, ludzie. What the fuck? To mnie dosyć nie... Kurde, znowu mi się odbija. Ja pierdziel. Dobra, więc sobie sprawdujmy. What the fuck? What are you doing, man? Dobra. Nieważne. I teraz musimy tam doskoczyć. Co? Kolejny saving, jak widzimy. O cholera, o cholera, o cholera. What the fuck? Oh shit. Oh. Oh shit. Oh shit. Where I am? Drzwi. Co to jest, Dulina? Tu mogę wejść, dobra, chodzimy na to. Chyba tu będę mógł wejść. No, git jest mają nas. Ok, jesteśmy z powrotem na górze. O, jesteśmy bezpieczni! Dajcie mi tu wejść. Okej! Okay. A nic tu się nie będzie działo, tak mi się zdaje. Takie spokojne pomieszczenie, tak mi się zdaje. O kurczę. O kurczę. Kierze tego nie. Tego ja oczywiście nie lubię. Ja pierdolę! Nie wiem w ogóle gdzie jest krew i tak dalej. Co się dzieje? Ile sztuk baterii mam, ludzie? Gdzie to u licha jestem? Tutaj też mamy coś. Czy tutaj też coś mamy? Kłamiesz. What the fuck that mean? I tu jest inne piętro, tu jest inne piętro. Bo to jest najwyższe piętro. Kłamstwo, o co tu chodzi? Ponad ten charakter pisma. Ojciec Martin kogoś tu zabił. Czy kłamstwa, o których mówi, to te wszystkie pakujące akta? Protokoły i inne dokumenty, to co można tu znaleźć, przypomina agencyjny materiał rządowy mający 30 lat, może nawet więcej. To chyba program CIA. Co to za program CIA? O kryptoninie M-kultu? Nie, im-kulta. Kontrola umysłu, wyrygowie się huczy. Okej, okay, więc można powiedzieć, że jakieś tu nowe w ogóle stwierdzenia są. Dobra, więc będziemy tam. What the fuck? Uuu, ja panie bni! Kurwa! Kurwa! Okej. Okay. Biegnij. Dobra, teraz pobiegnijmy w tym kierunku. O cię kur... Okej, okay. O cię kutas! Czy ona jakiś się może ominąć? To tu jest jasne. Gdzie ja jestem? Czy przyjdą do mnie? Nie wiem. Tego ludziska dowiemy się na następnym odcineczku. Tak. Więc ogólnie się nie wiem. Łapkujcie. Oczywiście piękny jakiś komentarzyk. No oczywiście piękny prostokącik. No oczywiście z mojej strony to wszystko. Strzała.